Pierwsze, co musimy zrobić, to ugotować sobie jajka na twardo. Następnie trzeba te jajka ostudzić, no i potem obrać ze skorupki. Ale lecimy dalej. Tutaj, jak widzicie, mam kurkumę. Przygotujcie sobie miseczkę. I teraz tak, do miseczki dajemy sobie pół łyżeczki tej właśnie kurkumy. Tak jest. Następnie gotujemy sobie wodę w czajniku i gorącą wodę wlewamy do tej właśnie kurkumy. Bardzo gorącą wodę. No i oczywiście wszystko razem przez chwilkę mieszamy. Jak już to wszystko razem zamieszacie, to poczekajcie, żeby ta woda ostygła, żeby była ciepła, a nie gorąca. Wkładamy do tej wody z kurkumą ugotowane jajka na twardo. Tak jest. I co, kochani? I pozostawiamy te jajka w tej wodzie na pół godziny lub na godzinę. Ja oczywiście poczekam godzinę czasu, żeby pokazać Wam, jaki będzie efekt po godzinie. Także poczekajcie. Kolejny produkt będzie to zakwas, kochani, z buraków. Ja już kiedyś mówiłam, róbcie zakwas z buraków, bo on się sprawdza w wielu fajnych kwestiach, ale jest na to patent. Jeżeli nie macie zakwasu z buraków, to po prostu kupcie sobie jednego buraka, ugotujcie go w niewielkiej ilości wody, tak żeby powstała Wam taka woda zabarwiona, jak na barszcz na przykład, i też fajnie Wam się to sprawdzi. Natomiast jeżeli nie chce Wam się gotować, to tego buraka również możecie przecisnąć przez sokowirówkę. Powstanie Wam sok, w którym też fajnie się wszystko sprawdzi. Wkładamy teraz jajka do zakwasu. Tylko pamiętajcie o tym, żeby jajka były pokryte tym zakwasem, żeby nie wystawały, żeby one się ładnie zafarbowały. I tak jak poprzednio, zostawiamy te jajka na pół godziny lub na godzinę. Wszystko zależy od tego, jaki kolor chcecie uzyskać. Ja oczywiście, jak zwykle, poczekam godzinę, żeby pokazać Wam, jaki będzie intensywny kolor. Minęła godzina, więc wyciągamy jajka z tej wody, która była wymieszana z kurkumą, i popatrzcie, jakie przepiękne jajka uzyskacie. Będzie śliczne jajko koloru żółtego. Jeżeli poczekacie pół godziny, no to te jajka będą miały troszeczkę słabszy kolor, będą takie bardziej bledsze, ale jak poczekacie godzinę, no to wtedy te jajka będą takie właśnie piękne, żółciutkie. Teraz wyciągamy jajka z zakwasu buraczanego. Popatrzcie, jaki to jest mega kolor, po prostu są rewelacyjne. Widzicie to? Tak jak już powiedziałam wcześniej, jeżeli poczekacie godzinkę, to właśnie taki kolor piękny uzyskacie. Jeżeli poczekacie tylko pół godziny, no to te jajka będą dużo, dużo bledsze. Ja teraz te jajka wytrę i za chwileczkę pokażę Wam dwa różne farsze właśnie do tych jajek, także zostańcie do końca. Bierzemy, skrajamy sobie troszeczkę koperku świeżego. Jak już sobie ładnie skroicie ten koperek, to pokrójcie sobie tylko dwie pieczarki. Naprawdę wystarczy tylko dwie pieczarki pokroić tak drobniusieńko w kosteczkę. Na patelnię dajemy sobie trochę masła klarowanego, wrzucamy te posiekane pieczarki, dodajemy na pieczarki dwie szczypty soli i całość mieszamy, tak żeby te pieczarki się fajnie poddusiły, żeby straciły swoją objętość. Jak już pieczarki mamy zrobione, to przekrajamy jajka na pół i wyciągamy z tych jajek żółtka. Jak widzicie, mam tutaj dwie miski. W jednej misce mam trochę podsmażonych pieczarek i dodanej ugotowanej ryby. Ja już Wam kiedyś pokazywałam, jak zrobić taką ugotowaną rybę, ale zostawię Wam link, to sobie zobaczycie. A w drugiej misce mam tylko podsmażone pieczarki. Tak to będzie wyglądało z rybą. O! Ok, teraz do jednej miski i do drugiej miski dajemy trochę posiekanego świeżego koperku. Następnie dodajemy trochę czarnego pieprzu. Dodajemy sól do smaku. Ja tutaj dam
dwie szczypty soli. Następnie całość rozgniatamy, żeby te żółtka były rozciapciane. I co, kochani, do jednej miski i do drugiej miski dodajemy trochę domowego majonezu, ale nie za dużo, żeby to nie było takie, wiecie, żeby ta masa nie była lejąca, tylko żeby ona była taka fajnie zbita, gęsta. Całość mieszamy, tak jak widzicie. Dalej przygotujcie sobie jakieś woreczki, które wkładamy do szklanek. Dzięki tej metodzie lepiej później wypełnia się jajka. Także przekładamy farsz do woreczków, następnie te woreczki ucinamy, no i zaczynamy faszerowanie jajek. Oczywiście, jeżeli nie lubicie albo nie chcecie dodawać ryby, to jej nie dodawajcie. Ja tylko chciałam Wam pokazać, że można ten farsz zrobić na dwa różne sposoby, żeby było równie pysznie. Ale Wy, jeżeli nie chcecie, to możecie tylko zrobić z tych dwóch pieczarek. Będzie prosto jak tralala i każdy będzie zadowolony. To jest najprostszy farsz, jaki można zrobić. I teraz najprostsza dekoracja na świecie. Na talerzu układamy sałatę, natkę pietruszki, koperek i dopiero na tym wszystkim układamy nadziewane jajka. Kochani, zobaczcie sami, jak to będzie ślicznie wyglądało. Po prostu wiosna na talerzu. Zróbcie ten banalny przepis i jeśli Wam się podobało, to piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę do góry. Życzę smacznego jajeczka.